Ci ludzie, ten popping to jest dla nich nie tyle jakaś forma, którą robią w czasie wolnym, ale jeśli wyobrażacie sobie gości typu Scorpio, czy gości, starzy gracze, którzy mają od lat jakiś swój, swoją postać, którą mają, tak? Jest flat top, który po prostu od lat gość ma, mógłby być w wieku naszych rodziców, a ma swoją stylówę. Gość, który specjalizuje się w zasadzie tylko w tickingu i robi ten ticking tak jak nikt na świecie, tak? I ma swoją stylówę, ma wielką fryzurę, ma okularki, chodzi w wielkich gajerach. I to jest część ich tożsamości, część ich osobowości do tego stopnia, że nawet świętej pamięci Wave-O-Matic, jeśli ma ksywę Wave-O-Matic, to wiadomo, jaki styl był jego specjalnością, tak? Jeśli mamy King Master Tata, Puppet, tak? Akurat, no ale Wave'y też, no, okay? Czy King Master Tat, tak? Czy mamy Matt Chada, który też tutaj, jak fajnie wspomniał Lipski, jest też postacią, którą grał, która grała w step-upach i która w tym momencie też bardzo mocno uczestniczy w takim komercyjnym aspekcie przejawie tego tańca, ale na West Coastie ma mega szacun, mega respekt za style botyczne, za robota, którego robi po prostu jak mało kto, jak mistrz. I fajnie, że są takie eventy, które to wszystko wspierają. Mamy wielkie koncerny, które w to wchodzą. Teraz jest dylemat. Właściwie to nie jest dylemat, no to jest fakt. No, wiadomo, że breaking wchodzi w struktury olimpijskie i mnóstwo pytań, które się pojawiają. Wszystko jest fajne. Wszystko, ja jestem całym sercem zawsze za progresem, za tym, że to idzie do przodu. Natomiast bardzo ważne to, co pionierzy wszystkich stylów zwracają uwagę, że to musi być w łączności z tymi korzeniami, tak? I ja na przykład, dla mnie olbrzymim marzeniem, no, byłem na wielu imprezach bardzo fajnych za granicą, ale moim marzeniem i moim takim celem, na który sobie odkładam i który sobie muszę zrealizować, bo na chwilę obecną to jest bardziej kwestia logistyki czasu niż hajsu, ale to jest odwiedzenie takiej imprezy jak Poppers, OG Poppers Picnic, plaża, Venice Beach, właśnie w tamtych terenach. Tam się spotykają wszystkie generacje poppingu, tam macie wszystkich aktualnych topowych kotów i macie gości 60-latków, którzy w klapkach, w skarpetkach po kolana, w klapkach typu Kubota śmigają, ciskają, tam jest grill, jest barbecue, są dzieciaki, które biegają, są balony, jest po prostu festyn. Tu macie West Coastowy festyn i tamten popping to jest tak jak tygrys na swoim naturalnym terenie, tak? Nie tygrys w klatce, którego oglądamy, dorodny, wyhodowany i wspaniały, tylko tam jest to naturalne środowisko. Do czego zmierzam? Nie zrozumcie mnie źle, jakobym stawiał gdzieś tam na szali i wartościował i porównywał te kwestie. Bynajmniej. Chodzi tylko o to, że jeśli chcemy zrozumieć charakter, jeśli chcemy zrozumieć tożsamość tego wszystkiego, to musimy gdzieś tam czerpać z kultury i teraz przechodzę już do sedna. Podstawą tej kultury zawsze było właśnie to community, tak? To bycie ze sobą, to rozmawianie ze sobą, to tworzenie, no słuchajcie, no pierwsi b-boys czy pierwsi poperzy, no to są gangsterzy, no byli wśród nich gangsterzy, którzy, jak to cytując tekst od raperów 247, znamy się, bo rapujemy, bo się znamy, to jest na takiej samej zasadzie tańczenie. Mi na przykład bardzo dzisiaj brakuje ekip i w breakingu, jest bardzo dużo projektów, jest bardzo dużo solistów, bardzo dużo takich indywidualnych rozwiązań, natomiast ja pamiętam, jak się jeździło na pierwsze b-boyowe ekipy, to byli po prostu ziomki. Ziomki z jednej dzielni i się jeździło i nie mieliśmy tej wymiany tych social mediów. Jeździliśmy po imprezach i na przykład jechaliśmy, inaczej tańczył Śląsk, chłopaki ze Śląska, inaczej tańczyło Pomorze, inaczej tańczyła Wielkopolska. To było mega fajne, że była taka... My byliśmy wszyscy podobni do siebie, bo tańczyliśmy ze sobą, znaliśmy się, ale jak już jechaliśmy i konfrontowaliśmy się z ekipą śląską, czy cały Rybnik, czy wszystkie pierwotne rzeczy typu Azizi jeszcze wcześniej tańczyli, czy jak był Broken Steps i Offensy jeszcze, z których później było no to Permielonka, to byli ludzie, gdzie można było poczuć daną część kraju i to było fajne, gdzie paradoksalnie dzisiaj mamy te social media i błyskawiczną możliwość komunikacji, a to sprawiło, że jesteśmy leniuchami. Dzisiaj musimy robić filmiki minutowe, bo jeśli jest filmik półtora minutowy, to nikt już tego nie ogląda, bo się nie chce. I teraz jest takie określenie, że dobra sztuka sama się obroni. Przypuszczam, że wątpię, bo jak widzę czasami linki, no jakichś kompletnych shitów po prostu, które mają pierdyliard wyświetleń i wszyscy albo to tam heheszki, albo to tak dla beki. Tylko że tak działa właśnie industria tego show biznesu, że tu nie chodzi o to, żeby jak się mówi, chodzi o to, żeby się mówiło. I to, co Bienio wystosował takiego posta, pod którym się podpisuje, popyt kształtuje podaż, ale popyt kształtuje podaż, ale i odwrotnie, ponieważ jeśli jest oddolne działanie, zobaczcie, ja mówię trochę chaotycznie, mam dużo myśli, próbuję to jakoś uporządkować,
ale to co było, jeśli było z hip-hopem w Polsce, gdzie był pewien establishment, który no mówił całemu światu poprzez media typu telewizja i różnego rodzaju programy, że to jest hip-hop, podczas gdy obok hip-hopu to nawet nie stało. I jeśli zaczął się ruch oddolny, ludzie, którzy zaczęli jeździć, zapraszać no, prawdziwych nauczycieli od tego stylu, a nie tam z certyfikatu wiadomo jakiej wartości, tak? I zaczęła się ta kultura kształtować. I w tym momencie ci ludzie, którzy jeszcze do niedawna po prostu mieli nas w dalekim poważaniu i traktowali nas jak tancerzy street dance'owych, jako takich tancerzy spod trzepaka, z którymi się tam można średnio liczyć, raptem zaczęli się liczyć, zaczęli dzwonić, zaczęli się pytać, zaczęli się konsultować. Media zaczęły się liczyć, media zaczynają mówić popping, a nie, że musimy mówić electric boogie, czyli popping. Możemy walczyć o to, żeby używać słowa breaking, a nie breakdance, bo ludzie nie wiedzą o co chodzi. To jest bardzo ważne i siła tak naprawdę jest w komunikacji, w takim oddolnym ruchu. Jeśli tego nie ma, to kultura nie jest w stanie przetrwać. Wezmą się za to media, które podchwycą coś, co jest kolorowe, co jest fajne, co jest i będziemy mieli po prostu taki kolorowy street dance. Jeśli my nie będziemy tego pilnować, my jako kultura nie będziemy wspierać swoich imprez, no to zrobi ktoś, kto za nas, kto wie jak, niekoniecznie wie jak się robi taniec, ale wie jak się na tym robi pieniądze. Więc nie zdajecie sobie sprawy, jakie to jest ważne naprawdę, żebyśmy się wspierali. Klikamy, zobaczcie, spędzamy na tych Facebookach tyle czasu i klikamy w takie po prostu shity o wartości. Ja wiem, że się lubimy pośmiać, a też należę do ludzi, gdzie ze swoimi ziomami wymieniamy się takimi głupotami, że po prostu nawet internet tam jeszcze nie dosięgnął. Także zachodzimy dalej niż krańce internetu i potrafimy wydigować różne bzdury. Ale jeśli gdzieś jest, powiedzmy, czy jakiś tam ktoś prosi o wsparcie imprezy, czy coś, jesteśmy poperami. Nikt tu nie jest statystą, nikt tu nie jest Jankiem, nikt tu nie jest kimś takim, kto po prostu w tym nie uczestniczy. Czy ja tańcząc 20 lat, czy ty tańczysz rok, jesteśmy w tej kulturze tak samo. I twój głos, twój feedback, twoje wsparcie tego wszystkiego, to jest bardzo ważna kwestia. Jeśli się zjawiamy tylko na turnieju, zaliczymy ten turniej i pojedziemy, to przestaniemy wychowywać tak naprawdę. Ta kultura zostanie pozbawiona bardzo ważnego aspektu. Stanie się sportem, a straci bardzo, bardzo wiele. No nas było, mówię, była nas garstka, mówię, Lipskie o 40 poperach. Ja pamiętam imprezy, gdzie poperów było 4 na imprezie. I mieliśmy swoją kategorię, 15 minut wstrzelone gdzieś tam i cieszyliśmy się, że mamy popingową kategorię. Kiedy w Polsce Cetowy jako jeden z pierwszych zrobił kategorię, gdzie konkretnie nazwał ją Funk Styles, to ludzie nie za bardzo wiedzieli, zaraz to locking to jest to, co się blokuje, czy to, co się macha rękami, tak? To jest edukacja, to jest bardzo ważne. Dzięki takim postaciom właśnie jak Cetowy, który zaczął ściągać, zaczął otwierać Polskę światu i świat Polsce, zaczęło to się wszystko kształtować. Nie zrobią tego media, nie zrobi tego establishment. Oni mają to w dupie, chcą zarabiać kasę, a my po prostu tworzymy tą kulturę. Jeśli ją kochamy, to jesteśmy odpowiedzialni za jej przetrwanie i za jej rozwijanie w takiej formie, a nie w formie mega zubożonej. Także musimy być ze sobą i tańczenie na turniejach i sukces na turniejach. Ja swoje 5 minut, jeśli chodzi o turnieje, miałem dawno temu, kiedy byłem na tym etapie, gdzie wy jesteście teraz. I nie mam z tym żadnego problemu, że przychodzą teraz młodsi, którzy biją mnie absolutnie po prostu po dupie, bo na tym polega progres. Na tym polega progres, ale przychodzą i ja widzę, że jeśli kocham tą kulturę i ona się rozwija, to jestem o nią spokojny i mogę sobie spokojnie przyjeżdżać na takie biby, bo wiem, że to się rozwija. Więc to jest kwestia tylko, czy ja patrzę, że ja na chwilę sobie do tej kultury wskoczyłem, coś tam sobie porobię, coś sobie potańczę, a kiedy skończy się moje 5 minut, to się zajmę czymś innym. Ja kiedyś podjąłem taki krok, zaryzykowałem, zagrałem wabank. Nauczyłem się tylko tańczyć, nie za wiele nic innego robię. Nie wiem, na ile mi to jeszcze wystarczy. Jak do tej pory mi to starcza i mam się świetnie i naprawdę nie wygrywanie, bo dzisiaj wygrasz, jutro przegrasz, tyle samo na koncie mam i porażek gorzkich i może trochę mniej zwycięstw, dużych imprez, małych imprez. Nikt nie pamięta, kto wygrał rok temu. Nikt nie pamięta. Pamięta się biby, w których się coś działo. Pamięta się, ja cały czas podaję przykład, pamiętam na Fan Call na edycji, kiedy de facto Temps z ziomeczkiem Bieniem mieli bitwę i Temps sobie powiedział, kurde, jestem zmęczony, mam fazę, ja zrobię całego seta na slow motion. To jest kwestia charakteru, kwestia charyzmy, nie przygotowanie się w kiblu, że ja zrobię ten movesik, żeby wygrać. Tylko Temps po prostu, kto zna Tempsa, to wie, jaka to jest specyficzna postać, powiedział, ty pizzy, ja to sobie tak na slow motion wszystko zatańczę. I zatańczyć seta tylko i wyłącznie na slow motion. Ja, minęło wiele lat, do tej pory pamiętam tego seta, nie pamiętam seta Bienia, mimo że na pewno był w porządku. Mało tego, Temps nie wygrał.
wygrał tej imprezy, bo kiedy już zatańczył, to stwierdził, że dobra, boli mnie noga, niech tam ktoś inny sobie dalej weźmie to. Kumacie? To jest gracz, to jest player. To nie jest sportowiec, to jest player. Przyjść, zrobić swoje, spalić, a potem powiedzieć, dobra, nara, nie chce mi się dalej tańczyć. Nie zrozumcie mnie źle, nie zachęcam do olewania turnieju, bo turnieje to jest bardzo ważne, dobrze, że startujecie. Ja czasami nie rozumiem, ktoś mówi, tańczy 2 lata i mówi, a ja już nie mam fazy na turnieje. What? Po 10 latach sobie powiedz, że nie masz fazy na turnieje. Tańcz, bo musisz się rozwijać. Konfrontacja jest źródłem progresu. Jeśli nie będziesz się konfrontować, będziesz sobie siedzieć w domu, to jaki będziesz miał punkt odniesienia do swojego progresu? Musisz się konfrontować. A póki co, konfrontacje to są właśnie turnieje, ale nie zapominamy o innym aspekcie. Ja strasznie jestem fanem ludzi, którzy potrafią czasami przyjechać o 23 na imprezę, spóźnili się na turniej, ale oni przyjechali na wterkę, bo chcą pobyć z ludźmi, bo chcą potańczyć, w cyferze. Nie zapominajmy o tym, bo to jest kluczowe dla tej kultury. Inaczej to nie przetrwa i może to zjeść swoje, może się historia powtórzyć za parę lat, może mieć znowu epokę tęczowego music boxu. Bez tożsamości, tylko po prostu robienie ruchów. Robienie ruchów było już 20 lat temu. Myśmy próbowali walczyć z robieniem ruchów. Okay? Myśmy próbowali, żeby w tym robieniu, żeby te robienie ruchów wynikało z tego, dlaczego ja robię te ruchy, dlaczego one wyglądają tak, dlaczego ja się ubieram tak, dlaczego się w ten sposób zachowuję. Okay? To jest bardzo ważne. Jeśli nie będziemy tego pielęgnować, to będziemy mieli znowu robienie ruchów, a to po prostu byłby olbrzymi krok wstecz. Okay? Tyle, dzięki. Właśnie widziałam dużo, jak tutaj działali chłopaki Lipski z Dominikiem i bardzo ważne jest to, żebyście udostępniali wszystkie właśnie eventy, które chcą. Nawet jeśli nie pojedziecie, bardzo ważne jest, żeby jak najwięcej osób się po prostu dowiedziało o evencie. Bo niektórzy, ja tańczę tutaj u tego nauczyciela, to może tego eventu nie udostępnię. To jest przykład Wilsona, tak, który powiedział uczciwie, nie mogę być, bo mam jakiś inny temat, ale ta impreza była dla mnie bardzo ważna, dużo tutaj dość fajnych rzeczy doświadczyłem i informuję. Nie na zasadzie, a nie będzie mnie, to się nie poczuwam, po co mam informować? No, dokładnie, dokładnie. Tak samo właśnie Phantom też, nie ma go, ale też zrobił filmik, wszystkich zaprosił, także nie miał tak, że o, mam w dupie, nie jadę, no to po co mam innym mówić, żeby jechali. Więc to jest bardzo ważne, żebyście czy na Instagramie, czy właśnie na Facebooku udostępnili, tak samo jak jakieś filmiki są, zapowiedzi, że przyjeżdża, nie wiem, Hozin czy ktoś, też bardzo ważne, żebyście udostępnili, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało, bo były takie sytuacje, że jest tydzień do eventu, a kilka osób na przykład słyszałam jakieś tam rzeczy, że ale ja nie wiedziałam, że w ogóle jest event, że tutaj ktoś ma przyjechać i nagle, a no teraz to już nie kupię biletów i tak dalej, i tak dalej. Także tak, to jest ważne, żeby wspierać to i żeby jak najwięcej osób się dowiedziało, nawet jak nie jedziemy. Udział, nie? Informacja, bycie. Dokładnie. Wasz udział, uczestniczycie w promocji imprezy ważnej. Sami nie możecie być, to nie chodzi o to, że wy macie mieć skrupuły, bo kurde, no mamy obowiązki, nie zawsze możemy być gdzieś, tak? I to nie chodzi o to, żeby się spowiadać potem, że nie mogłem być, bo mogłeś mieć obowiązki rodzinne, dzieciaki mogą mieć obowiązki szkolne, które są w tym momencie dla nich priorytetem, mogą mieć kwestie kłopoty ze zdrowiem, z kasą, albo najzwyczajniej w świecie, no mogą nie. Też, może im się nie chcieć, ale no jeśli jestem w tym, to gdzieś się poczuwam na tej zasadzie, że no kurde, słuchajcie, ja nie mogę z jakichś tam tego, ale niech to się wie, bo zobaczcie, dzięki temu, że było paru wariatów, którzy to chcieli robić, was jest tylu dzisiaj. Kurde, że są takie tutaj łebki, które tak cisną i są tacy zdolni w tym wszystkim. Wiecie, to jest progres. My, jak byliśmy już dorośli, to tańczyliśmy tak jak oni i się jaraliśmy, ale jesteśmy fajni. Trochę gorzej. A nawet gorzej niż wy. Kumacie, my jak byliśmy na początku swojej drogi, to tańczyliśmy 5 razy gorzej od was. Tak? A wy już zaczynając, będąc tacy już, jaki macie skill. I to jest mega fajne i to są te schodki, to tak będzie działać, tylko to jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni. Wy będziecie kiedyś na naszym miejscu, będą młodsi, też będziecie starać się przekazywać. No tak działa street dance, tak działa kultura social. Właśnie może to jest kwestia tego, żeby się poczuwać do tego, że się jest częścią kultury, a nie, że jest się tancerzem, który wygrywa lub bierze udział w zawodach tanecznych. Tak? Nie jestem cząstką turniejów tańca, jestem częścią jakiejś kultury. Czy potraktuję to jako kulturę poperów, czy potraktuję to jako kulturę hip-hopu, a bycie zaangażowanym w coś głębszego niż set. Okay? Tak jest. Cały czas chcieć szukać. No, ja mam taki wokalny. Chcieć wspierać, nawet jeżeli jest taka sytuacja, jak co powiedział, nie mogę być, ale udostępnię. Nie mogę być, ale powiem znajomym, że to jest dobre. Tak? Bo robią to ludzie z mojej kultury. Oni dbają o moją kulturę w momencie, kiedy ja na przykład nie mogę, ale poczuwam się, że ona jest moja. A warto sobie czasami po prostu zadać pytanie, jak powiedział szanowny pan Paweł, w
pewnym momencie powiedziałem wóz albo przewóz i to, czego się nauczyłem, to tańczyć. Ja to, co mam w życiu, to jest hip-hop. I to, co osiągnąłem, osiągnąłem dzięki tej kulturze i dzięki niej mam i radość, i gdzieś tam poczucie własnej wartości i tak dalej. I ja nie mogę sobie teraz tego wziąć. Dobra, jestem szczęśliwy, układa mi się finansowo, spoko ziomki mówią, że jestem fajny, bo mam czapkę. To teraz fuck hip-hop, bo ja już wszystko mam, nie. A jak dostaliśmy coś od hip-hopu, to oddajemy coś tej kulturze. Po prostu, okej? Okay? Jest coś za coś. Tu jest ta wymiana na wciąż, okej? Okay? A z drugiej strony, Boże, może takie puste hasło, ale im więcej my jej damy, tym więcej ona nam odda. Po prostu. Słychać mnie? Słychać. Wszyscy powiedzieli tyle rzeczy. A teraz też mnie słychać, nie? A ja nie mam. Nie wiem, jak jest lepiej. Z mikrofonem. Z mikrofonem? Wszyscy powiedzieli tyle rzeczy, że ciężko coś nowego jeszcze poruszyć, ale jak wszyscy, to wszyscy. I chciałbym powiedzieć, że myślę, że z pokolenia na pokolenie wiele takich kultur, które wywodzą się właśnie na przykład z kultury hip-hopowej czy takiej streetowej kultury, to każde kolejne pokolenie ulega trochę takiemu rozwodnieniu, rozrzedzeniu. I to nie chodzi o to, żeby kogoś krytykować, tylko zawsze możemy porównać ludzi, którzy są później z tymi, którzy byli na początku. I tutaj mamy przedstawicieli pierwszych generacji popingu w Polsce, ale mamy też osoby, które są bardzo młode. Ja mogę na przykład porównać swoje pokolenie. Kiedy ja zaczynałem, to rzeczywiście poperów było mniej, ale i tak więcej niż kiedy wy tańczyliście. Natomiast już i tak moje poznawanie popingu było osadzone mocno w takiej kulturze surowej, bym powiedział, ponieważ bardzo dużo było właśnie mówienia o tym, że jedziemy na imprezę, jedziemy na afterparty. Czasami prosto z imprezy jechałem pociągiem o 5 prosto z afteru do domu, tak? Spałem na dworcu, że w oczekiwaniu na pociąg. Kiedyś był taki termin bejowanie. Kto bejował, ten wie, jak to zbliża ludzi, nie? I tak naprawdę zauważyłem, że to towarzystwo, które bejuje od wielu, wielu lat wspólnie, ono się trzyma dość mocno ze sobą. Ale bejowanie, ja uważam, że bejowanie to jest pozytywne zjawisko, tylko ciężko jest oczekiwać od najmłodszych, że będą tak, powiedzmy, w cudzysłowie hardkorowo podchodzić do tego wszystkiego, bo to nie chodzi o to, żeby bejować w tym dosłownym sensie, tylko chodzi o to, żeby też może edukować po prostu kolejne pokolenia, skoro one poznają popping poprzez lekcje w studiu tańca. Jakby błędnym założeniem jest myślenie, że inni myślą tak jak my. Jeżeli ja myślę w jakiś sposób popingu i myślę o tym, że prawdopodobnie młodzi też myślą tak jak ja, bo nie wiem czemu, ale nikt im nigdy nie powiedział, jak mogą o tym myśleć, no to popełniam błąd. Po prostu każdy z nas powinien może poopowiadać, każdy, kto już doświadczył tego, co ja, czy tutaj siedzący koledzy, koleżanka, prawda, powinni opowiadać o tym, jak to kiedyś było, jak to poznawaliśmy, przez co można było przejść. I nawet jeżeli ktoś nie jest w stanie w wieku 9, 7, 8, 11 lat po prostu pojechać pociągiem w Polskę i bejować. Albo wiecie, no, przeżywać to w taki sposób bardzo surowy, no to jakby to daje pewien obraz tej sytuacji, tak? Że można dużo poświęcić na przykład dla tej kultury. To nie chodzi o to, żeby powtarzać to w taki sam sposób, ale że można poświęcić dużo pieniędzy, dużo czasu, energii, czasami jechać przez całą Polskę gdzieś i te emocje to jest coś więcej niż właśnie przyjechanie, zatańczenie na evencie parę tych... To nie wnosi takiej dużej wartości to tańczenie przez kilkadziesiąt sekund na konteście, co właśnie przeżycie tego wszystkiego w całości. Trudna podróż, jakieś tam zostanie na imprezie do samego końca, dużo rozmów z ludźmi, też zbliżanie się między pokoleniami, bo na pewno nikt, kto poprowadzi warsztaty dla młodych, nie zbliży się tak z młodymi, jak kiedy ci młodzi będą wspólnie spędzać czas ze starszymi tancerzami gdzieś na jakimś jamie takim bardziej luźnym, prawda, jakiejś imprezie. Gdzie akurat tak się złoży, że ktoś będzie sobie usiądzie obok kogoś, tak, siedzimy obok siebie, powiedzmy, nie znam ciebie, jesteś zupełnie nowa na tej scenie, ale my rozmawiamy i ty się dowiesz czegoś ode mnie, dowiesz się czegoś od Picka, od Bienia, bo tak się złoży, że będziemy razem rozmawiać. I to nie jest możliwe, jeżeli nie będziemy kontynuować takiej drogi po prostu, nie? Takiej trochę bardziej, bym powiedział, może, no surowej, ja bym to tak ujął w skrócie, nie? Ale no, nie wiem, czy to słowo rozumiecie wszyscy w taki sam sposób, ale niech każdy sobie znajdzie swoje znaczenie dla tego słowa. Surowość. Ja też nie uważam się za jakiegoś hardkorowca, powiedzmy, nie? Tam super streetowca, ale no,
wiem jak to było. Ale to też nie ma, chyba to też nie ma co wartościować, kto więcej tak. godzin spędził na streetie i kto jest bardziej hardcore, a kto mniej. Chociaż tańczyłem na streetach, to też jest ciekawe. Jestem ciekaw, ile osób tańczyło z tych najmłodszych tutaj. To też jest jakiś element tej kultury, który czasami bywa surowy, nie? Po prostu mi podchodzi jakiś pan, który jest... Wiadomo, bejem. Ale to nie jest ten typ bejowania, o którym mówię. Nie takim podrabiańcem jak my, bo my bejujemy na... No ale jakby dużo ludzi się zakorzenia stopniowo w tej kulturze, więc może przez to mówimy o wsparciu, tak? Może wsparcie jest takie trochę bardziej, nie jest takie gęste to wsparcie, ponieważ jest też więcej ludzi i kiedyś jak było powiedzmy 40 osób i wszyscy byli tacy mocno osadzeni w popingu, to wszyscy wiedzieli jak to robić, a teraz może nowe osoby nie wiedzą jeszcze jak wspierać na przykład, albo nie wiedzą co to znaczy być członkiem tej kultury, nie wiedzą co to znaczy żyć jak poper. I to nie chodzi o bojowanie wcale, ale po prostu wiecie, no jakiś styl bycia, słuchanie muzyki. Mario, że jedziesz przez całą Polskę pociągiem, kiedyś się jeździło przez całą Polskę pociągiem, kiedyś, nadal się jeździ przez całą Polskę pociągiem, nie po to, żeby, nie z myślą, dobra, sędziuję ten, to ja muszę zrobić więcej wave'ów, walkę mogę mieć z tym, to ja przygotuję sobie to, tylko jechało się przez całą Polskę pociągiem, bo się spotkam z tymi, przepraszam za słownictwo, cymbałami, pośmiejemy się, pogadamy, ale ja nie raz na tych śmieszkach, heheszkach i tak dalej dowiedziałem się o popingu więcej niż na warsztatach w szkole tańca, tak? Czy na turnieju tańca, gdzie ktoś zgarnął jakiś puchar. Ja na tych heheszkach wszystkich usłyszałem, że ktoś to rozkminia w ten sposób, że ktoś też ma zajawkę na to, w związku z czym pogadaliśmy troszeczkę więcej. I ja wtedy z takiego wyjazdu wracam znowu 8 godzin pociągiem, już w pociągu to rozkminiam zanim przysnę i wracam do domu i ja mam materiał na 3 miesiące kminienia siebie i swojego tańca. Okay? Dzięki temu, że jechałem 8 godzin, żeby, nie wiem, przez godzinę z kimś pogadać, nie zgarnąć pucharek, nie? Chociaż puchary też jakby spoko. Słuchajcie, jeden, żeby tak się, żeby dobrze tutaj zrozumieć, żeby też wiadomo, że kurczę, no jak są dzieciaki młode i my mówimy tutaj o jakimś takim trochę clubbingu, lifestyle'u, tego typu rzeczy, to wiadomo, że też to musi być adekwatne do jakiegoś tam momentu i etapu rozwoju, żeby to było wszystko jasne. Żebyście dobrze zrozumieli, bycie w kulturze i takie przesiąganie w tym wszystkim, tak jak właśnie Ufo fajnie powiedział, przez te rozmowy, przez konfrontacje, przez wymianę muzyką, wymianę rozkminami i tak dalej, to jest bardzo ważne. Bo wyobraźcie sobie taki no, jeden z popularniejszych konceptów na warsztatach street dance'owych, kiedy pani bądź pan mówi hasło, a teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy na imprezie i cieszymy się. Chodzi o to, to jest fajny koncept, tak, że są warsztaty, teraz się bawimy, nie ma warsztatów, teraz się ten. Tylko że jeśli ktoś uczestniczy w prawdziwym social, tym life, jest gdzieś tam, jego taniec nie tylko jest od rundy do rundy na turnieju, tylko jest na tej afterce, wejdzie w cypher, to on nie musi sobie wyobrażać, jak to na warsztatach, jak to jest być tego, bo on po prostu wie, jak się tańczy na imprezie, wie, co to znaczy zatańczyć setów 40 i setów paruminutowych, a nie set 1 30-sekundowy. To jest zupełnie inaczej. Najczęściej najlepszymi freestyle'owcami jesteśmy wtedy, kiedy się wysypiemy już ze wszystkich swoich trademarków, ze wszystkich swoich rzeczy, kiedy kompletnie już musimy wyjść ze strefy komfortu i wtedy podejmujemy to ryzyko bycia kompletnie surowym. Jakby nie patrzeć, no jakbyśmy się bardzo nie zarzekali, jesteśmy trochę opanierowani takimi swoimi charakterystycznymi rzeczami, jakimiś ruchami, jakimiś wzorami rytmu, jakichś swoich ruchów i to jest normalne, bo one poniekąd trochę też kształtują naszą flavę, oryginalność. Natomiast to, jakiej muzyki słuchasz, to jak się w tańcu zachowujesz. Ja na przykład powiem też jako stary juror, że w pewnym momencie szuka się od tancerza nie tylko ruchów, ale szuka się stylu, szuka się osobowości, szuka się charakteru. A są pewne rzeczy, których no nie wyciągnie się tylko i wyłącznie z warsztatów takich w bezpiecznej strefie, gdzie jest lusterko, klimatyzowana sala i parkiecik. Czasami trzeba zatańczyć na tym asfalcie, czasami trzeba zatańczyć na żwirze, czasami trzeba zatańczyć na jakimś surowym podłożu, trzeba zatańczyć gdzieś tam pod olbrzymią presją w cypherze, tak, gdzie jest afterka i mnóstwo ludzi. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Więc tutaj to nie chodzi o to, że jak ktoś tam, że wszyscy tancerze to muszą tam... Kto nie imprezuje, to nie jest tego. Nie zrozumcie tego, bynajmniej nie chodzi źle. Bycie w komunikacji tej to jest po prostu bycie w takich prawdziwych relacjach, nie tylko tutorial na YouTubie i nie tylko klasa, która w pewnym sensie bardzo często jest takim środowiskiem typowo workoutowym, bardzo ważnym, ale to nie rozwinie tego bardzo ważnego, znaczy nie do końca rozwinie ten bardzo ważny aspekt tej osobowości.
ten, że wychodzi tancerz i no zobaczcie, no jak tańczą ludzie gdzieś tam, czy ze Stanów, czy z Francji i tak dalej. To nie jest uwarunkowane genetycznie, jak się mówi, że o, czarni mają to we krwi, bo ja widziałem wielu czarnych, którzy po prostu tańczyli, jakby im słoń na ucho nadepnął, tak? Tylko chodzi o przebywanie. Jeśli w Paryżu te dzieciaki gdzieś tam w tych strukturach Paryża, no brzydko nazywają czasami gdzieś tam w tych takich tematach trochę getta czy suburbia te paryskie, oni przebywają ze sobą, oni tańczą na tych metrach. Jeśli ci lightfitowcy w Nowym Jorku wparowują po prostu tego metra, tańczą, a to jest hardcore, bo za to gania policja i można gdzieś tam pójść do aresztu za tańczenie. Wiecie, to są inne historie, nie? I to po prostu ci ludzie tym przesiągają i oni wychodząc na turniej wnoszą właśnie tego streeta na ten turniej. Oni wnoszą to, czego się uczą na streetach. Tego się nie nauczy w sali, że wyobraź sobie teraz, że jesteś teraz groźny i masz West Coast flavor i tańczysz bęgi. Nie. To po prostu trzeba od czasu do czasu samemu przeżyć, żebyś wyszedł na turniej, żebyś wyszedł i pokazał prawdziwy charakter tego stylu. Rozumiecie, o co chodzi? Tak? Więc to jest ta kwestia bycia właśnie w kulturze, a nie tylko obok niej.